Pan ty też masz? Sztuki Nexus, mam dla ciebie też. Glawidasy, stary, masz? Mam falumpusy. So Shiro ma hefalumpy. Nie no, mam dla ciebie też. Super, stary. Znaczy, bo nie wiem, jak Boże, to się stało. Boże, co ty grasz w World of Warcraft? No kurde, ja nie gram, Nexus mnie sam uczył grać World of Warcraft. No, ale ja pamiętam, graliśmy pandarenami, to koleś prawie mi zasnął tutaj, jak kurde, mąkiem. No bo, żeśmy planking tylko robili. Już prędzej by przy roku nie zasnę, jakby tłumaczył grać głowa. Stary rok, jakby mu... Bo tam były nudne misje, jakimiś żeśmy gnomami zaczęli, czy coś. No to właśnie, to teraz musisz ten... A na przykład jestem teraz rogiem i strzelam z pistoletu takiego. Wyobraź sobie łotrzyka, wow, który ma pistolet ręczny, nie? Ja. Strzelam, stary, ja. Mogę sobie go uradzić. Ale to jest, nie, ale teraz się serio, teraz się na poważnie pytam, co w tym dodatku jest takiego nowego, że na pewno są jakieś nowe rajdy, super. Tak, są ale nowe rajdy. Ale on coś zmienia, na jest przykład, że rozwala pół mapy. Rozwala pół mapy, nie, no nie rozwala pół mapy, ale odblokowuje nowy region, czyli Broken Isles, można wbić sobie level 110, jest nowa klasa, którą może sobie pograć, są nowe systemy questów, są nowe systemy PvP, pozwalające na przykład jak w Call of Duty, stary, wbijasz poziom, taką rangę, normalnie, a później prestiżujesz, stary, i możesz sobie, kurde, odblokować różne rzeczy. Nowa gra. Zmiany klasowe są mega duże, przykładowo... Ale jak to jest fabularnie wszystko rozwiązane? Czy to a fabularnie jest świetnie, stary. Jest super, naprawdę jest super. Polecamy. Bo ja widziałem, że koleś leci statkiem i jest wojna. I no, płaczesz, i płaczesz, bo umiera bo jeden z najważniejszych ludzi, które rządzą Game of Thrones, jakby Alliance i po prostu płaczesz, siedzisz i łzy ci lecą. Nie, bo ja nie znam typa. No w sumie rację. Ale fajnie, fajnie. Dobra, się dziwnie. Dobra, ty chciałeś się bzykać z Cyrillą. Masz Nexus, fajne, masz fajnego jak ptaka. Jak zapamiętała. Dziękuję. To ja nie chciał bzykać z Cyrillą, kurde. Starczy, no, zobaczymy gwiezdną parunę. Każdy chciał się bzykać z tym, no nic, no kurde, no ale kiedy, o której godzinie to macie? O 24, jest u mnie licznik normalnie, stary. No chodźcie w Wormsy zagrać, czuję, że w Wormsy chcecie zagrać. Nie, no ja... No już lecę, stary. A może masz chciał w Wormsy masowo zagrać? Stary, czekaj, czy ty do mnie mówisz w premierę mojego dodatku, na który czekam, kurwa, od tego lubię. Ale masz od 20, kurwa, czwarty dodatek, a teraz... Stary, ale ja po prostu już nie mogę, ja po prostu muszę rozgrzewać palce, co ty? Są, nie rób tego. Biję teraz, stary, inwazję mi, stary, demony zaatakowały właśnie moje tutaj miasto. Muszę atakować je, bo mi Nexus, zabiję. Pokaż jakieś... Ja to nie wiem, czy by się nawet nie dała nabrać na ten Worms. Czy oni otworzą jakąś bramę ci, czy coś? No, będzie taki właśnie... Nie będzie restartu, tylko po prostu muszę przejść do takiego miasta, które zostanie przeniesione o 24 na Broken Isles. To całe takie nie miasto, wierzę. Bo to jest miasto latające. Byłeś na filmie Warcrafta? Byłem, no. To pamiętasz takie latające miasto Dalaran? Tak, i tam byli tacy z oczami. Tak, tak, no to właśnie do tego miasta w grze muszę polecieć, ona sobie normalnie lata i to miasto zostanie przeniesione nad ten nowy, to, nad tą nową wyspę. Nie. Nie. Stary, nie. Koniec. Nie. Super, nie? Nie. Ja, powiedz mi, Nexus, ile przejdziesz dodatek? Ile przejdzie dodatek? 5 razy. Tego się nie da nigdy. Znaczy, powiem ci, że samo levelowanie to jest jakieś tak na spokojnie. Takim tempem normalnym to jest tak z 13 godzin, żeby bić maksymalny poziom. 12-13 godzin. Jak będziesz się starał szybko wbijać, no to masz jakieś 10 godzin. Nie? No tak, dzisiaj ja siedzę. Specjalnie sobie taką drzemkę zrobiłem, kurde, jedzonko mam, córki się pozbyliśmy z Martą. Z domu i siedzimy. Gdzie ona leci? Do Dalaranu. Dalaranu. Na imprezę u Kazadunie. Kazadun chyba? Kazordon to był w Tibisar takie miasto. To było miasto Tibisko. No dobra, to wam nie przeszkadza, ale Masza, ja wiem, że ten, ale Nexus nie zobaczy, jak ja bym się umówił na 11 na Worksy. Rano? Na teraz na 11. Boże, to jest 23. Ale on, a Demon Huntera robi, stary, nie przeszkadzaj mu, no. Weź mu, właśnie weź to, kurde. A czemu akurat na 23, a nie ten? No bo chce się pobawić chłopak trochę, no. Co, weź potrenuj, bo słaby jesteś w Worksy. Dokładnie. Nie, bo ja się 10 minut filmi się... No to dobra, to tak... Dobra, uciekam do siebie i tam będę. Dobra, dobra. A wy, kurde, ogarnijcie się, bo wy tylko... Oczy w ten komputer, stary. Czekać, tylko w ten komputer oczy. Na czacie są fajnych, super fajnych gier, a wy... Na pewno zalogować się nie będzie zagrać dało, co? Wormsy. Czemu, stary? Ja już jestem właśnie zalogowany, stary. Ja się nie mogę wylogowywać, Nexus, bo... Możesz sobie w Wormsach zrobić czapkę z drogami i będziesz powiedzieć, że jesteś takim legionem. Demon Hunter, stary. Demon Hunter, kurde, stary. Stary, gadasz jak połamany, powiem ci co. Jak dobra. Połamany. No to no, mam nadzieję, dobra, że... Dobra, ja też. To wyjaśnienie, bo to jest podobno turniej o mistrza Warship Jarok.
To takie coś możemy zrobić, ale za tydzień, jak się obudzę nie, z hibernacji. Nie, za 33 minuty, wiesz, jest, sorry. Dobra. O stary, no to sorry, chyba nie biorę udziału, słuchaj, wiesz, tak. Dzięki. To ja idę kręcić medal z kartofla już, kurde, wycinam. No to idź tam. Stary, przy okazji sobie zrób czapkę taką wstydu na głowę. Stary, pamiętasz, jak nosiłeś? Fajnie było, nie? Musimy zagrać jeszcze raz o czapkę wstydu na streamie, stary, żeby było. Dobra, to graj, kurde, w te legiony. Dobra, dziękuję. No i nasz kochany Soul Grzybo nam przyszedł, nie? Soul Chibo. No właśnie. Dawać skrzynki w CS-ie. Dla animacji tego, no animacja akurat Killing Spree jest mega dobra. Jak tam ci się podoba, Bonkol? Ty coś tam już ten ogarniałeś? Tak, tak, zalogowałem się i się nie wylogowywuję, ale nie robię jeszcze postaci. Bo chcę to sobie nagrać, jak będzie po północy, wiesz? A, no właśnie. Coś tam takie, że wchodzę, kurde. Znaczy Demon Hunter już możesz się zalogować, nie? Nie. Generalnie, czy teraz, czy po północy stworzy, nie ma różnicy, nie? Nie, to teraz już możesz normalnie wejść, zrobić go, bo jakby, jak już chcesz zrobić tą postać, teoretycznie. Ale ja z nim na setnym też zacznę? Znaczy, nie, 90 coś mówiłeś, nie? Jak stworzysz postać Demon Huntera, to masz go na 98. I on ma takie wprowadzenie zrobione, taką specjalną kampanię przystosowaną dla niego, że jak ją skończysz, to od razu masz level setny i już jesteś gotowy na wyjście na Broken, znaczy na Broken Isles, na ten nowy dodatek, nie? Dobrze, mamo. Więc już wszystko masz tutaj. Kurde, ja tu muszę stać z daleka od tych bossów, bo mnie jeszcze, kurde, pobiją wielkie gnoje. Dobra, ja cię zostawię, idę Jasia pocieszyć, bo moje smutno, bo nie rozumie tej gry. Wiem, stary, ale powiedz, że i tak go lubię. No, dobra, on ci tak nie uwierzy. O mój Boże. Dobra, zabijamy te głupie bossy tutaj wszystkie. Jaki to evencik, ile tu osób jest, masakra. A trzeba pofarmić trochę nedershardców, zaraz muszę wszystkie moje nedershardcy wysłać sobie i ogarnąć tem. Ogarnąć pety. Te odliczanie to jest do początku Legionu? Tak, słuchajcie, to wszystko jest do początku Legionu normalnie ogarnięte. Tutaj zresztą mam dla was taką specjalną scenę, która tłumaczy mniej więcej wszystko. Proszę bardzo, macie. Tak se chwilowo posiedzimy na tej scenie, żebyście mogli sobie przyjrzeć się, że Legion rusza o 24.01 czasu polskiego. Proszę bardzo. I powiem wam, że gramy, słuchajcie, do upadłego. Jest 22.30. Minęło mnie coś, bo oglądałam znowu ten, wiesz, cinematy się wróciłem. Naprawdę? No. O. To jest, wiesz co, ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądałam, Titanic. Harbor i potem za każdym razem nie tam jebać Titanic. Czy ty płakałaś teraz w tym momencie? No. Ojej. Jak zawsze oglądam Pearl Harbor, to na końcu i tak zawsze płaczę, nie? Zawsze muszę poduszkę mieć, no całą zapłakaną poduszkę, zawsze. Ja nawet nie oglądałem chyba Pearl Harbor, wiesz? Pearl Harbor jest piękny, jest o II wojnie światowej. Wiem, Marta, wiem, co to jest Pearl Harbor, tak? To dobrze, że wiesz. Raczej akurat historii, aż tak upośledzony na szczęście nie jestem historycznie, jakby mogło się zdawać. Dobrze. Raz, to jest daleka i strzelam do niego pistoletem, piękna sprawa. No, wiesz, tam Bonko coś tam się podjarał trochę i poszedł. Graba style, wiecie. Ale mam, słuchaj, 160 potionów, 136 rakietek, 71 gliderów, jestem przygotowany do levelowania dzisiaj. Będę musiał ci wszystko dać zazwyczaj. Ja nic nie mam. Będę musiał cię kierować, mój ty kochany nubia. Chcecie zobaczyć płaczącą Martę, to możecie wejść na dual streama naszego, czyli jakby jakiś moderator mógł. To jest wtedy WoW charakter z Kissing Thrill. Taka cebula i płacze. Kurde, będę miał takie fajne szabelki. Zresztą będziemy musieli się i tak na chwilę rozstać, bo ty pójdziesz swoją artefaktową broń robić, a ja swoją, nie? Więc będziemy musieli się rozejść. Nie wiem, nie mam pojęcia. Którą postacią będę grał w Legionie? Dzisiaj będę grał moim rogiem, tą postacią, którą tutaj mam. Będę miał super szabelki, Cordeasy, czy jak to tam się nazywa. Bardzo. W ogóle, co jest śmieszne, jakby jest pewien boss, który nazywa się Fel River i to jest taki skurwol. I on na przykład tutaj sobie gdzieś chodzi. O, proszę bardzo, zobaczcie, że wszyscy lecą. Wow, jakiś lag. Wszyscy lecą i kompletnie w tyłku mają tego Fel Rivera, bo Fel River zabija na strzała. Nikt kompletnie się tym Fel Riverem nie interesuje. Zawsze go mijają, nie wiem dlaczego.
Zobaczcie w Lutarang. O właśnie, Lutarang można byłoby kupić, tylko to... Ja musiał ten drugi... A nie, bo ten drugi jest tylko na tego, na Drenor, wiecie? A nie, ja to mam przecież cyf... Ja mogę normalnie Lutaranga sobie zrobić przecie. Autentyko, ty będę musiał Lutarang zrobić. Co z tą cebulą? Mhm. Nie wiem, pewnie gdzieś tam wysyłałaś tutaj, Karolinie. Wiecie, no ale to zanim ja przejdę przez wszystkie, wiesz, wiadomości z Karoliną, to nie wiem, czy tak. No pewnie tak. No, to się nie opłaca. Ale mi się wydaje, że to ja na swojego Facebooka dawałam. Nie mam pojęcia, nie wiem. Ja nie wiem, co jest na moim Facebooka, to oczekujesz, żebym ja wiedział, co jest na twoim. Lubię cię, cieszę się? No oczywiście, że się cieszę, stary. Zobacz na moją twarz. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co tu się dzieje. Tak, to słuchajcie, jest. A może ja to dawałam na mojego fanpage'a? Kurczę. O kurde, co ja tak mało HP mam? Jak dzisiaj kupię przez Battle.net, a jutro kupię pudełko, to dostanę kasę? Nie, dostaniesz klucz po prostu, jak mnie przyjdzie. Tak, z powrotem. Jest nawet specjalna opcja w suporcie, która nazywa się, że zwrot klucza po coś tam, tak, ale po zakupie pudełka. Tak, ale a nie kasę, więc ewentualnie wtedy możesz sprzedać na przykład, nie? Klucz. No, możesz sprzedać. Ale nie tak, że dostaniesz kasę po prostu. Jak się wysyła nedershardsy, znaczy nie wysyłam nedershardsy, tylko po prostu będę musiał zużyć te nedershardsy, o to mi bardziej chodziło. Ciekawe, że ci ludzie polecieli. Mamy 90%, a tutaj leją jakiegoś bone crushera dużego. Jakiś tang. Nie, dobra, no pomogę mu. Nie martw się, przybyłem ci pomóc. O, jest, na razie. Moi drodzy, to jest idealne, jeżeli chodzi o dzisiejsze właśnie moje płakanie w tym momencie. Balzok. This onion won't make you cry. Bo characters aren't really idiots. I płaczesz. I płaczesz. Hej, to taki sobie streamujecie. Teraz to jest coś innego. Co streamuję? Nie wiem. Nawet nie wiem, czy sobie streamuję. Ja nie mam pojęcia. Ja przez Warszawę streamuję. Ty chyba też. Ja też chyba ustawiłem. Nie. Tak, coś w Europie na pewno. Nie widzę skrzynek, kurde, na tym. Nie widzę skrzynek w kościele. Kur lagi, kochani. Może? Znaczy, ale gdzie jesteś? Stormowi. To powinnaś widzieć normalnie, nie mam pojęcia. Polecam jakiegoś RPGa oprócz WoWa. WoW i RPG. Ale chodzi ci o MMO? Jako MMO, no to na razie zostawmy. Ja na razie widzę tylko Legion, więc jestem zahypiony, więc nie polega na mojej opinii. Nie odpychaj mnie! Takie pytanie, jak mieszka ten sam razem, to czemu jesteś w innych pokojach? Jak raźniej, jak osoba jest obok ciebie? No nie wiem, bo jak my pracujemy, no to jakbyśmy mieli pracować w innym pokoju? No, znaczy powiem ci, że ja bardzo chętnie nawet nie mam nic przeciwko, tylko kwestia jest taka, że przy naszej profesji, gdzie siedzimy i streamujemy, to bardzo trudno streamować razem, ponieważ no wchodzimy sobie w mikrofon, wyobraźcie sobie, jakby miały dwa streamy lecieć naraz, no, to ja mówię jedno o tym. Ciężko generalnie się po. Ja się nie dziwię. No nie można harasować sobie tutaj dookoła. Jak to jest z artefaktem? Czyli jeśli będę go levelować w Shadow i zmienię się na Holy, to on będzie miał ten sam poziom? Nie, będzie zaczynał go od początku, natomiast będą mechaniki pozwalające ci podłapać nieco. Trzeba go zabić tego. Na razie to ja tego zostawiam do Nexus. Tak? Mogę ci pomóc w sumie, jakbyś chciał. Mam problem z dodatkiem, nie mogę aktywować kodu na WoWa, gdzie mam wszystkie postacie i abonament, co mam zrobić. Napisz do Blizzarda! Nie jesteśmy Blizzard, powinien jeszcze być dostępny live chat, który tam po prostu na live czacie powinieneś mieć wszystko. Jaka będzie pierwsza kraina levelowana?
Tutaj rozmawiajcie z Nexosem, ja jestem tylko kobietą, robię obiad, sprzątam i... No, ja jestem tylko mężczyzną, ja tu tylko pracuję. Więc to Ogi generalnie ustala zasady. Nie, Misiu, no to musimy wybrać jakąś krainę. No właśnie, bo my jeszcze się nie zastanowiliśmy... Safe word, we need to make safe word. Okej, Martucha, którą byśmy chcieli tą krainę? Ja nie wiem, która jest najfajniejsza. Okej, no Walsharach to jest takie bardzo elfickie. Masz takie, wyobraź sobie Teldrassil, tylko że na sterydach, takie mega druidzie elfickie. Czekaj, ja gdzieś levelowałam chyba trochę. I tam, gdzie były te takie... Czekaj, ja levelowałam tam, gdzie były takie... że ja tak powiem... No te elfy, których nie było widać. No to w Azuna. W Azunie chyba. W Azunie. To mi się tam nie podobało, jak mam być szczerze. Azuna mi się akurat bardzo podoba. Są fajne wątki. To jest takie właśnie podtopione, znaczy, nagi i tak dalej. Spoko, ale... High Mountain, tam będzie bardzo dużo osób do High Mountain, dziś od razu mówię. Więc ja mam High Mountain sobie zostawił, szczerze mówiąc. Jest taki, nie wiem dlaczego, ale nawet widziałem jakieś różnego rodzaju, już chyba trzy swojego rodzaju ankiety widziałem, gdzie ludzie mówili, w której będą chcieli, wiecie, na przykład jakieś takie polajkuj jakoś tymi buźkami na Facebooku, albo jakieś takie normalne Strawpole i tak dalej. Większość osób wybierało High Mountain, dlatego ja bym sobie to odpuścił, tą krainę. No i mamy Stormheim, które jest takie właśnie bardzo northrendowe, takie właśnie skandynawsko-nordyckie. Stormheim może mieć bóg, polecam w Walsharach, szybko dostaniesz się w jednym slocie. No, Walsharach jest mega spoko akurat. Też ponad obrócił się statkiem rany i będą operować z kosmosu. Ciekawe, jak wszyscy będą schowani się przed Legionem. Ale to jest całkiem możliwe, że to się tak skończy, że Azeroth zostanie zniszczone i dlatego my właśnie tam lecimy, tak? Bo nie daliśmy rady. Ale nie mam pojęcia, wydaje mi się, po prostu ja myślę, że nie. Ale to by było całkiem też spoko. Wiesz, no nie wszystko może być tak, że coś się super kończy z drugiej strony, nie? Jest tam fajnie od was, coś się skończyło źle. Kot, przyszłeś tutaj mi kurde pokocić? Teraz. Dobra, ale kot usłyszał Garizon, magiczne słowo kot i poszedł. Ja lubię Garizon mój, cichutko. Bezimienny kot poszedł spać za monitorem. Ja chcę być w moim Garizonie. Jak zmarnować 80 zł 3 miesiące? Dziękuję, Simon. Dziękuję, ale zmarnowane, ale żeś zmarnował, stary, powiem ci, że... Jeżeli mam cię pocieszyć, to nie zmarnowałeś, ponieważ dzięki tobie kupiłem pieluchy dla dziecka, na przykład. Simon. Mleko. I piwo. No. Zaraz wam powiem, co możecie zrobić z tymi Nether Shardsami, szczerze mówiąc. Kocie, co ty robisz? Kocie, tylko mi zwal softbox, ja patrzę na ciebie. Uuu, no to fajnie, umarłem sobie. Beware. A co ty teraz robisz? Ja wiesz co, inwazję tutaj sobie robiłem, bo nie miałem questa zrobionego na tym w ogóle, a chcę mieć chociaż achievement. To jest chyba jakiś taki. Stand against the Legion, wow! Dobra, udało mi się, zobaczmy czy coś tutaj fajnego nam poleci. Nam nie jest potrzebny w sumie. Never surrender! Dobra. Okej, okay. Ktoś się pytał, co można zrobić z tymi fel shardsami, które tu są, ja nie wiem czy to jest jakiś ten... Jest mało popularny. High Mountain będzie mega popularny. Ja bym poszedł do Walsharach, szczerze mówiąc. Okej, okay, jeżeli ktoś pyta się, co można zrobić z tymi Fel Shardsami, czy tam Nether Shardsami. Nether Shardsy najlepiej moim zdaniem użyć, żeby kupić felbaty. Tam są takie felbaty, takie pety po prostu. Ponieważ gdy ten dodatek gdy ruszy dodatek, to inwazje też się w sumie z tego co wiem kończą. I już nie będzie można kupić tych właśnie, tych felbatów. Co sprawia, że za... Nie wiem, za rok, za dwa, może za parę lat, w kolejnym dodatku, te felbaty mogą być dobrym towarem. Bo to będą pety, których już nie ma. To jest towar niedostępny. I tak? Nether Shardy będą tylko do teraz w zasadzie dostępne, tak do dzisiaj. Powinny być, z tego co zrozumiałem, to tak. Dużo osób. A do jakiej one wy krainy idziecie? Na wszystkie, czy każdy jakby, każda. Każda kraina, niezależnie do jakiej tej krainy wejdziesz, się skaluje. Więc na przykład tak, możemy tak, sobie. Ale nie, ja się nie dopytam. Pytam się, mój drogi. Czy jak na przykład, znaczy do każdego, jakby do każdej postaci, tak? Do każdej postaci. Są oddzielnie. Tak, oddzielnie są, o to chodzi. Myślałem, że ci, że ten. Że co innego. Myślałem, że Ukrainy ci się skalują. Już tak i do przodu jestem zobaczył. Zobacz, Janusza, czy ma jakieś. Czy ja coś tutaj mam takiego fajnego, co mógłbym sobie kupić? Może jakiś pierścionek, bo ja może nie mam? Zobaczmy. Ja mam 700 item level. Całkiem dobre rzeczy. Nie, nie znalazłam tego, nie.
No to nic nie mam w sumie. Nie mam nic do kupienia. Mam całkiem dobry gear jak na razie. Spać, a nie grać. No już, tak, mamo, już lecę do spa. Okej, czyli ludzie, jak ekspicie? Ja bym chciał zobaczyć, która kraina będzie najpopularniejsza. Może Strawpola zrobimy, Tacen. Mógłbyś walnąć Strawpola szybko i walnąć cztery krainy i zobaczymy, która będzie najpopularniejsza, do której idą ludzie? Bo ciekawe zobaczyć, nie? Wtedy będziemy wiedzieć, do której nie iść. Za ile nether shardów są te rzeczy? Za 150 nether shardów jest felbat. Dobra, to ja mam tylko 100 na Janusz. No właśnie muszę zerknąć, bo ja nie wiem, ile ja mam tych tutaj felszarców. Ja wiem, że na balans druidzie miałem całkiem dużo, tylko ja tam... masz tego achieva zagadanie z prorokami zakłady? Nie wiem, powiem, co to jest. Co ja mam, ja mam. Taki? Co to jest? Wiesz jak są ci doomsayerzy w mieście, nie? Oni tam sobie stoją. A, no, tam no, trzeba no. z nimi gadać i umierać i tam mieć chyba 12 tych pamfletów, czy takich notatek. Dobra, nie robiłam tego. Widziałam tylko filmik, jak ktoś to robił. Nie, uznałam, że to jest takie, o Boże, jak się ładnie uśmiechasz do mnie, mój High Paladyn. Mountain Stormheim Azuna Valshara, nice. Mój Paladyn tak się do mnie ładnie uśmiecha. No zobaczymy, może Tacen zrobi jakąś tam. Jak on się tak do mnie ładnie uśmiecha? Nie wiem, ale mam tutaj mojego super druida. Masz go na stronie Alliance czy Horde? Alliance, nie? To jest Alliance. O Boże, zrobimy jakieś PvP! A jak nie, to ja idę grać Worms. To prawda? Przez chwilę nawet tak myślałam o tym. Jak naprawdę. Chcesz, to możesz iść, ja cię tu nie trzymam, żeby nie było przypału. O właśnie, ja tu muszę przygotować sobie ten trinket tutaj, który... do levelowania, bo ja mam ten jeden trinkecik, będę musiał sobie go zmienić. Z agility, to jest agility i szansa na zadanie obrażeń. Te z mythików, pamiętasz? A, no mam to. Dobra. Hierlumy. Tak, hierlumowe. Czy ja się w ogóle mam w hierlumy ubrać, czy co? Nie, tylko ten. Cześć. Dzień dobry, Slayprox. Gramy w OneSync, Kasper? Czekaj, co? No ja nie wiem, coś ona... Ona chyba majaczy, wiesz? Już jest chyba za dużo Legionów. Za dużo Legionów w Legionie. Już nie może wytrzymać presji. Dobra. Jest i mój, kurde, jak świetnie wygląda Boomkin na tym... Invinciblu. Ja nie wiem w ogóle, jak on rusza. Ej, słuchajcie, gdzie jest glyf dla Balance Druida z tymi latającymi łapkami? Karimie, dziękuję ci bardzo, Karimie, za suba. Witam grę subskrybentów, cześć! Ja potrzebuję tego, że tak unosi się tak śmiesznie i se fruwa ten Balance Druid. Gdzie to można ten Masz dostać? Masz pizerek, Brox. Jeszcze raz? A, ogarnęliśmy trochę gildię. A, dobrze. O, Tacen, słuchajcie tego. Tacen wysłał, słuchajcie tego. Jak to tam się... Tego Strawpola wysłał. Wyniki. A czemu ty wyniki wysłałeś, kurde? Ja chcę zobaczyć tego Strawpola ogólnie. Słuchajcie, głosować. Ja w tym momencie też zagłosuję, proszę bardzo. Zagłosujcie w tej tutaj ankiecie. Dobra, zobaczmy. High Mountain, Valsharach, Azuna, Stormheim. Gdzie idziecie? Ja idę do Valsharach, powiedzmy. I vote. Marta krzyczy, Valsharach, dużo osób teraz do Valsharach idzie. 130 votów, zaraz zobaczymy, gdzie kto idzie. Coś tu do High Mountain pójdę, ale votów teraz leci, ja pierdzielę. Rzeczywiście do Valsharach teraz dosyć dużo osób idzie. Moje uszy. Co się stało? Moje uszy. Sprawdź, aha, bo to na Auction House jest? Zaraz zobaczymy te wyniki do końca. Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. Chwila, moment. Consumables? Nie, glyphs. O, glyfy. Usable. Glyph of Stars. Prison Astral Phone. To jest całkiem spoko. Glyph of Cheetah. Ale nie, to mi się nie podoba. Glyph of Orca. Of the Sun. Your Starford takes on a more solar appearance. O, to może być fajne. Bierę to w ciemno. Glyph of shifting into bear form, irshi, random hair color. O kurde, kameleon, ursok, ale śmieszne tu rzeczy są. Glyph of the sun. Okej, to wszystko, nie ma tutaj tego, niestety. Flapping, coś takiego, glyph of flapping. Już jesteś zmęczona? No. Flap. Chyba nie ma czegoś takiego jak flapping. A ty, Slayprox, powinieneś wiedzieć, jak jest glyph of flapping. Flapping owl, o.
To jest właśnie to. Okej, zaraz zobaczymy. Jak wyciągnąć chłopaka z domu? O Boże, nie wyciągnę, biedny chłopak. Boże, nie w premierę, błagam. Z domu. Boże, to mi wtedy milion osób napisało o te alty, ja w ogóle inaczej ponazywałam wszystko. Ja nie wiem, gdzie zdobyć tego Flapping Owla. Masz portal w skillach. A to w Moonglade'ie? A to do, w Moonglade jest. A, dobra, okej. Okay. Slayprox, chodź, musisz zamienić się w Boomkina ze mną i ze mną poflapować. No, czekaj. Proszę bardzo, Starfall. Teraz sobie makro, żeby kliknąć w Khadgara. Naprawdę, misiu? No. Jak można? Ja o tej porze chodzę spać, misiu. To nie wiem, to... Teoretycznie możesz iść spać. Wiesz, nic, nic nie ucieknie, bo jak ja padnę... Coś czuję, że ja nie wbiję dzisiaj 110 poziomu, wiesz? Więc nawet jakbym padł, to i tak jutro możemy grać razem, nie? Jakbyś była od setnego poziomu, więc... Znaczy, jak chcesz, ja cię tam nie zmuszam do niczego. Do zobaczenia, Lucferus. No, w ogóle buziaki, Boże, ja cię chyba nie zobaczyłam, Lucy. Przepraszam cię bardzo. Dzień dobry, Moonglade. Dużo buziaki, przepraszam, widzisz? Ja już jestem... Ja to... Mary, zostałeś więcej buziaków niż ja dzisiaj w całym dniu. Nieprawda. Nawet żylnie. Nie, to ja bym musiała taką kawę mocną, a ja mam taką kawę dla pist, która nawet nie jest kawą tak naprawdę. Co, inkę? Też, ale to dla dziecka. Dla pist. Fajnie, że nasze dziecko jest pistą. No, dla dziecka, to jest dziecięca kawa, tak? Ej, ale na przykład lubię inkę, bo to takie, taka kawa, tylko że ale trochę... Ale to nie jest kawa. Ale ja mam taką kawę, wiesz, jakieś kawę kremę, kurde, czy kawa nie jest. A tamta kawa, co wtedy pijam, to ona była taka niedobra, że ją wyrzuciłam. Była obrzydliwa. Była taka kwaśna, okropna. Nie mogę znaleźć tego vendora, który może to sprzedawać. Zaraz zobaczymy, może w dużym budynku naprawdę, będzie. Ja normalnie nie wiem, co ja mam robić w tej grze. Czuję brak kontentu. No bo za chwilę będzie ten content. No ale nie wiadomo, czy będzie za tyle. Za ja teraz się przygotowuję, sobie zbieram gdzieś. Ale co mam zrobić? Ja nie mam pieniędzy, nie mam nic w tej grze, nic tu nie mam. Że tu ludzie też latają po tego Flappy Birda. Kafe kreme? To jest kawa? To jest taka kawa, ale jeszcze piję puszczalską blondynę pół na pół. Trade supplies. O, jest! Orzesz w mordę, zajebiście. Charm Woodland Creature, ok. Stag Form, Tome of Wild Stag Form. The Stag Form Ability? What? Przecież mam Stag Form. Treant Form, Flappy of the Track Beast, Nature Bacon. Ty, wow, to jest jakiś, jakaś zabawka fajna, która mnie teleportuje, ale fajnie. A, to zaraz zobaczymy. Jak to było na piwie? Slepox, tak. Tak. Nie, no dobrze było. Wypiliśmy sobie cyderek. A z kim? Ooooo. I znowu to zabrzmi pedalsko z kolegą. Naprawdę? O stary, jaki przegryw. Ale to była koleżanka, która znowu się okazała kolegą, czy tym razem to już był prawdziwy kolega? Nie, tym razem bez żadnych, bez żadnego zaskoczenia przestawił mnie przed faktem dokonanym, że jest facetem. Mhm. Okej. Okay. Nie wiesz, było spoko. Dziękuję. Mam flap, o Jezusie drogi. Kocie. Kocie, kocie łakomczuchu. Crema di caffè, nie, kawa de crema. To nie jest kawa, ja to piję i mi się spać po tym chcę. Stary, Slayprox, mam genialną umiejętność. No powiedz. Odkryłeś co tam model? Stary, uwaga! Jestem Mumkinem! Flap, 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 flap. Ale zajebiste, ej, ty ja się unoszę nawet na ten. Jak fajnie! Najlepsza umiejętność. Można kupić WoWa za paysafe carda? Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo nigdy nie kupowałam. O, żeż w mordę, zajebiste. Właśnie nie mam energetyków w domu, bo ich nie piję. No, są niezdrowe, słuchajcie. Nie bierzcie energetyków, jak chcecie robić taką długie posiedzenie. Energetyki są po to, że jak po prostu nie macie po prostu już energii i siły, jesteście zamuleni. Energetyk jest spoko, jak jesteś na imprezie, nie chcesz, nie wiem, wciągać, nie wiem, szczura. Zamiast tego po prostu... Slayprox, wiesz coś o szczurze? Najpierw walisz dynks, potem szczura. Reszty już nie śpiewaj. No ja znam wszystko, tak. Dobra, ja wiem, nie chcę tego słuchać. Ale to jest super, chyba dzisiaj leveluje druida. Dalsze, dalsze, ten?
bo to jest, jest cała robowanka. Najpierw kurde coś tam... Najpierw walisz dings, potem szczura, ale to jest nieładne, więc... Nie, stary, nie mów mi jak tam liżesz siura czy coś, stary. A no. Tam się jeszcze liżesz siura? Nie, potem jest... Potem liżesz kule. Nie, najpierw liżesz kule, potem siura. Ja czy stary, ja nad wodą nawet mogę sobie fapić, ale zajebiście. Ja fapuję nad wodą. No, ty normalnie fapię nad wodą. Top. I to jest nieskończone. Waterwalk, genialne. Wow. Ale ty latasz, ty jesteś latającą sobą. I to taką grubą. O mój Boże, jak to śmiesznie. Nie wierzę, nie wytrzymuję, zajebiste. Dziękuję za suba, kto to subnął? Ktoś to zasubował. Mati Gimbus został wykluczony, to nie. Remortis, dziękuję Remortis, dziękuję bardzo. Dziękujemy Remortis. Geniusz. Super sub, kanapka dla ciebie i strzała podziękowania. Genialne, nie wytrzymy. Słucham? Czemu nie robisz już strzała podziękowania? Bo to jest, mam za mało miejsca i to jest taka strzała zażenowania. Czy po 24 będzie restart serwera? Nie. Ruszy po prostu quest, który będzie ten orki. Nie będzie restartu? Czyli jesteś pewien, że nie będzie restartu? Nie, nie będzie żadnego restartu, tylko się aktywuje quest. Oni po prostu zrobią takie... Zresztą tak samo z Warlordsami było. Przecież z Warlordsami pamiętasz, nie było żadnego ten, tylko po prostu był switch było. I można było... Nie, nie mogliśmy wejść wtedy. No, bo były lagi po prostu, bo się wszystko rozjebało, ale czy to po prostu... Czy da się dołączyć do gildii? Tak, tylko proszę nie do mnie dzisiaj. Możecie do Slayproxa pisać, bo nie spokojnie. Zajebiste, Slayprox, chodź stary przed Storming po fapie. I weteranowie, panowie weteranowie, stary, ja mam specjalne miejsce w Moonglade. Masz to, ja tam mogę pofapić? What? Ej, teraz wszyscy druidzi, które ze streama przychodzą, stary. To jest w sumie dobry motyw zobaczyć, ile ludzi gra druidem. Wszyscy druidzi teraz przychodzą, ale tutaj druidów się zebrało. Ale czekaj, gdzie ty stoisz? I wszyscy papią autentycznie. Kurde, stary. ja chciałam zboostować Slayprox druida, ale on był zazdrosny i kazał mi zrobić Huntera. Bo stwierdziłem, że Hunter Survival jest bardzo podobny do Warriora, więc może jej się to spodobać. Survival... W której krainie masz zamiar zacząć? No właśnie, zobaczmy jak tutaj wygląda. Zobaczcie, że jest dosyć dużo osób, zaczyna w Walszarach. My właśnie zaczynamy w Walszarach z Martą. Później będziemy sobie chyba, spontan sobie po prostu wybierzemy coś. Mało osób zaczyna w High Mountain, a to jest bardzo fajna kraina zresztą. Ja pierdzielę, Marta, zrzuciłaś na mnie odpowiedzialność gildijną. Tak, no. Ej stary, chodź tutaj Slayprox, gdzie jesteś? Masza, ona ma dzieciaka z Nexosem, jak Masza, ona ma dzieciaka z Nexosem. Ja mam dzieciaka z Nexosem, Nexos ma dzieciaka ze mną. Znaczy nie dzieciaka, tylko Slayprox. Druga po pierwsze. No czekaj, gdzie to jest? Wiesz, że jako druid masz jebany portal do Moonglade, nie musiałeś używać do Huyal? Już użyłem portalu do Moonglade. Stary... Proszę, jesteśmy w jednym miejscu, zobacz. No nie, dobra. Okej stary, musisz się zamienić tego w balansa. O mój Boże. Zamień się w balansa, stary, tylko po to. I stary, i chodźcie wszyscy, zrobimy taki szyk latających... Kur. Będzie dobre.